Hejka, hejka, witam Was w nowym vlogu i dzisiaj temat piaskownicy, a właściwie cienia, który chcemy stworzyć nad tą piaskownicą, ponieważ w poprzednich vlogach Krzyś zrobił Mikołajowi piaskownicę. Zrobiłem sobie projekt piaskownicy, 1,20 na 1,40 m. Będzie zamykana, jak widzicie tutaj będą zawiasy i ona będzie miała też oparcie jednocześnie i taką małą półeczkę, na której Mikołaj będzie mógł się bawić. Super się sprawdza, Mikołaj ma tyle zabawy z tą piaskownicą, że szok, natomiast przez większość dnia i tak nie może się nią bawić. Dlaczego? Dlatego, że jest tam skwar. Jeszcze drzewa nie dorosły, te które są nie dają akurat w tamtym miejscu cienia. Jest tutaj taka żaruwa, że szok i dzisiaj mamy zamiar ogarnąć jakiś cień, żeby Mikołaj po prostu mógł się tam bawić. Także zapraszam Was na nowego vloga, bo będzie się działo i co? Intro! Cause you're here for a moment, you give all you got, gotta give all you got for love. Cause you're here for a moment, you give all you got, give all you got for love. Pokażę Wam, jak to aktualnie wygląda. Jak widzicie, piaskownica jest jedyny cień, który daje to sama od siebie po prostu. Tutaj mamy małe drzewko, które super sprawdza się po południem, natomiast do południa, przed południem, no jest tutaj istny skwar. I ostatnio młody chciał się bawić, nie mogłam go stąd wyciągnąć, natomiast było tak ciepło, że szkoda mi go było i Krzysiowi też, więc dzisiaj stwierdziliśmy, że coś sobie tutaj ogarniemy, tym bardziej, że z żadnej strony cienia nie widać, bo drzewa niby są, ale one są zbyt daleko, żeby dać tutaj cień i gdy słońce idzie w tym kierunku, no to cały czas tu jest ukrop po prostu. Więc zbieramy się, chociaż ciężko będzie wyciągnąć tego małego człowieka z tej piaskownicy. My właśnie dojeżdżamy do Jiska, mieliśmy tutaj akurat parę załatwień, więc tutaj niedaleko mamy właśnie ten sklep. Z drugiej strony my bardzo lubimy Jiska w Żywcu i jakoś często tutaj jesteśmy, nie wiem dlaczego. Może dlatego, że w Bielsku Białej w Sferze ciężko jest potem przetransportować te rzeczy, przynajmniej tak mi się wydaje, chociaż nigdy większego gabarytu nie kupowałam. Natomiast jedziemy po ten parasol, o którym mówiłam Wam wcześniej. Zobaczymy, bo może będą wystawione, więc będziemy w stanie je zobaczyć. Ja znalazłam sobie piękny parasol, taki boho, z trawy morskiej i tak dalej. I on mega klimatyczny, niesamowity, natomiast pierwsza rzecz to dość mały. Druga rzecz, nie wiem jak się będzie sprawdzał pod wpływem wody, bo tak szczerze mówiąc wszystko fajnie od słońca. Natomiast jak go zaleję, no to trawa morska lubi się skisnąć po prostu, no, no nie? Nie pomyślałem o tym. Ja właśnie pomyślałam o tym, że trzeba będzie go zabierać. No i klasyczny właśnie ogrodowy. Nie zimą będzie problem. A nie, no to on się składa na strych, pójdzie i będzie luz, no nie? Czy tam się... Jak wszystko? Jak wszystko. Zaraz się nam oberwie sufit w sypialni z tego wszystkiego. Natomiast idziemy, nie mamy dużo czasu, będziemy znowu ostatnimi klientami, do zamknięcia sklepu jest 20 minut. Jak pracowałam w sklepie, kochałam takich klientów, a teraz sama często taka jestem. No ale Mikołaj nam długo spał, więc stąd jesteśmy tak późno, bo myśleliśmy szczerze mówiąc, że będziemy tutaj koło 17, a tymczasem wyszło, że jesteśmy przed 19. Dalej mnie boli stopa, bo w ogóle nie mówiłam Wam, co się wydarzyło. Wydarzyło się to, że dzisiaj nadepnęłam na pszczołę. Stopa mi niesamowicie spuchła, natomiast dobrze, że nie jestem uczulona, żyję i tak dalej, ale ledwo chodzę, bo jak się stanę, to mnie po prostu stopa boli od spodu i kuśtykam po prostu. Tutaj mamy taki. Można byłoby go chyba otworzyć, Misiek, żeby zobaczyć, no nie? Ej, patrz, jaki jest super w środku. Tu jest jeszcze taki. I tam w kropki jest. Nie, no te kropki to jest jak zasłona w łazience. Ej, ale te frędzle nam nie przekonywują, te frędzle. Co te frędzle ci nie przekonywują? To już takie boho. W ogóle ładny komplet mebli tutaj jest. Widzisz, popatrz się, potem będzie pasować nam super do takich poduszek, bo chcę taką i beżową kanapę. Okej, to zobaczmy jeszcze tamto, bo ja nie wiem, czy my zdążymy pewnie. Wow, jeszcze to tycne. Yeah. Tu jest taki ciemniejszy, ale ja chcę tamten drewniany. Tamten bierzemy. Zmieści nam się to do samochodu? No ja nie wiem. Udało nam się kupić. Krzyś trzyma, ale tak rzutem na taśmę, jak zawsze. Mam nadzieję, że wejdzie do tyłu, bo on jest olbrzymi. Ale no to położymy, wiesz... Siedzenia może być. Jedziemy szybko,
Mówię wam, że dzisiaj taki dzień, wszystko na wariackich papierach. Jedziemy szybko pod magazyn, żeby odebrać sobie tą podstawę. Jeszcze żeśmy kombinowali, żeby tą podstawę jakoś inaczej sobie zrobić, wiecie, po taniości, z jakiegoś bloczka czy coś, no ale ostatecznie stwierdzamy, że weź to dopasować, porysujemy ten parasol, no i tak dalej, kombinować, zaś szukać tych wkładów, a tak to już będziemy mieć od razu, tylko że najlepsze jest to, że podstawa kosztuje praktycznie tyle samo co parasol, bo podstawa 300, a parasol 4, no to no, mam nadzieję, sprawdź tylko, czy to jest na pewno ten kwadratowy dobry. Że musimy skoczyć do Rossmana, do Actiona, do Sinseya i do spożywczego. Także mamy 18.48, jestem ciekawa, o której wrócimy do domu. O, idzie pan. A w ogóle, by the way, pochwalę się, jaką torebeczkę dorwałam na Vintedzie. Dobrze, jedziemy. W ogóle my to cały czas w niedoczasie, nie wiem, wy też tak nie macie na nic czasu? Słuchajcie, takie super kubeczki są w Action i poprzedni miałam niebieski, ale spadł mi po prostu i się cały utłukł, więc był do niczego. Dorwałam jeszcze taki różowy, jeszcze jest niebieski, już nie za wiele zostało. Kumacie, że od 2 tygodni szukamy wszędzie łyżki do lodów i nigdzie nie było. W końcu mamy łyżkę do lodu. Szok. Taki wiatr się zerwał, że głowę urywa normalnie. Idziemy do Sinseya załatwić szybko. Krzyś poszedł po bilet do parkomatu, bo oczywiście zapomnieliśmy, a tutaj trzeba zawsze mieć. Czekaj, mamusia tylko znajdzie. Co się stało? One są rozciągliwe? No to spróbuj sobie. To z gumką w pasie nawet. Nie, to nie te. Nic słabo rozciągnięte. No to musimy jechać do New Yorkera, tutaj nie ma New Yorkera. Czą wolisz, co? Ta jest fajniejsza. Czekaj, mam jeszcze tutaj dobra. Ta jest fajniejsza. Ta. Ta. Wiedziałem, że ta. Świetnie. Nie pogadasz z chłopami. Ta jest super, no nie? Pogadać, co kupiłam? Nie chciałam ci wcześniej mówić, wam też. Trzymałam to długo, długo w tajemnicy, aż w końcu nadszedł ten czas tutaj pod Lidlem. Santa ma święta Marta. Już mi mianowali, możecie podekupować. No, sprawdźmy, jak smakuje Santa Marta. Wyciąg z Marty, no. O Jezus Maria! Ona gazowana jest chyba, no nie? Wredna jak ja. No to sprawdźmy, jak smakuje wywar z Martusi. Nie, tego nie możesz dać. Idealnie gazowana. No, perfekcyjnie nagazowana. Nie tak, że cię oczekuję, tylko tak. Dobra woda. Za mało nagazowana, bo jego musi strzepać, żeby była dobrze gazowana. Tak. Taka poprawna, no. Masz wodę Santa Krzysztof? Nie. Ja ci dam poprawną. Poprawną. Porozmawiamy, jak będziesz miał własne źródełko. Ja mam, a ty? Czekajcie, gdzie ona jest pobierana? Bo to jest ważne. W Zawierciu. Na Świerkowej. Myślałam, że coś bardziej spektakularnego to moja siedziba. Z wodociągu. Z wodociągu. Proszę. Dobrze. Jedziemy. Do Lidla. Zmęczyłem się już. Ten Sinsej mnie tak wykończył. Przecież nawet w niej za bardzo nie byłeś. Jak nawet nie przymierzyłeś spodnek. Kupiłam Krzysiowi, w ogóle rozwaliła mi się cała torba. Takie robią. Nie no, jakbym napakowała do niej tylko i wyłącznie ubrań, byłoby okej. Okay. A ja tam wpakowałam 3 litry wody, zakupy z Actiona. A, że nawet nie przymierzyłeś spodenek, bo wzięłam Krzysiowi spodenki, Mikołajowi jakieś rzeczy, sobie jedne spodenki, które miałam w koszyku do zamówienia online, ale stwierdziłam, że sprawdzę. Nie przymierzyłam, no, ale przymierzyłam w domu. Bo już był zmęczony. Ale przecież mnie tam nawet nie było. Ja oszaleję. Będę taka oszalana tutaj jechać i nawet Santa Marta nic nie pomoże. Się mi włączy Devil Marta, to zobaczysz. Więc będziemy mierzyć zakupy w domu. Kupiliśmy Mikołajowi jakiś tam kapelusik. On taki, no, z czapy, bym rzekła, ale jak inaczej, tak, bo chcieliśmy kupić czapkę z Daszkiem, natomiast stwierdziliśmy, że w przypadku dziecka kapelusik będzie lepszy. Dlaczego? Dlatego, że zasłania przód i zasłania kark,
więc wzięliśmy ostatecznie kapelusik, a teraz skaczemy do Lidla. Po co my właśnie tu jedziemy? Po ziemniaki i co jeszcze? Pastę zębów. I co jeszcze? I koniec. Dwie rzeczy i wychodzimy. Mleko. Trzy rzeczy i wychodzimy. Mnożą się! Weźmiesz ten. Co? Koszyk. Nie. No. Nie lubię koszyk. Koszyki powodują, że się dużo bierze. Weźmy sobie mały koszyk. Wróciliśmy do domu. Ja muszę zaraz posmarować nogę po tym urządzeniu. Zobaczę, jak to wygląda. Trochę się boję. Ale nie pamiętamy, kiedy jedliśmy mamwy. I tak nam się od wczoraj chciało mam. Właściwie nie mam pojęcia, jak wyszła ta rozmowa. Podpuszczę się, o tym rozmawiać. Krem. Krem tak. Znakomi, że pachnie tak. Jak mamba. Tak. I tak stwierdziliśmy, że trzeba. A pokażę wam, jak wygląda ten krem, który pachnie jak mamba. Ale on nawet ma kolor takiej mamby. I to jest, słuchajcie, no. Energetic Tropical Soufflé. Od Nakomi. Wam go podlinkuję tutaj pod spodem, ale smarowałam Krzysia i... O, mambosy. Ja wziąłam sobie malinowe. Ja lubię malinowe bardzo. A ja chciałem pomalić. O, tak. Tylko tu jest jeszcze zapach kremu takiego dodatkowego, ale... Drobko. Mambo. Pycha to jest. To jest taki mój smak dzieciństwa. Nie wiem, kiedy to powstało. Albo zaraz po moim urodzeniu. Ale słuchaj, jakie... co tu jest? Koncentraty barwiące, czarna marchew, spirulina, czarna porzeczka, sok truskawkowy. Nie ma tu żadnego dziadostwa. Nie ma tu E? Nie. A czemu? Dziwne. Ani jednego E nie jest wpisane. Nowa receptura. W dobrym momencie, żeśmy trafili. Ja też. Ile to ma kalorii właściwie taka jedna mamba, nie? Tylko jest jeszcze za mały na mambę, ale to nie troszkę widzę. Ale by można było dać jakiś ucipek, znaczy... Ucipek, no dobrze, ucipek możemy dawać jutro. W Berlinie, w Niemczech robione są. Daj mi twoją pomarańczową. Mało mam. Mało mam, to potem zrobili inne gumy. Mało mam. Mało mam. Mało mam. Ta też super. Mało mam. Oła. Najgorzej za szybko przełkniesz. Jak jeszcze mogłabyś czuć, bo ten smak się jeszcze rozchodzi, a ty przełkniesz ślinę i połkniesz tą mambę. To jest takie jakiś przykre. Smutek. Oła. Jak do tego doszło, nie wiem. Nie mogę jeść, nie mogę spać. Przez te oczy zielone. Oha, chyba. Coś tam gwiazdy dają znak. A ja serce miłości spragnione. Ci udałem. Przez te oczy zielone. Oła. Normalnie dzisiaj nagrywałam Reelsa z tą piosenką i tak na weszła, że... O ty! Spróbuj malinową. Nie wiem, czy chcę malinową. Przegryziesz potem pomarańczową, ja tak robię twoje. To daj. Spróbuję twoją. Ale ja chyba lubię pomarańczowe. Ja właśnie chyba nie wiem, czy ja lubię te czerwone. Ale są wiśniowe może, ja z wiśniowymi sobie posyrałam. Co? Moje są lepsze. Co tak patrzysz na mnie? To zaleź pomarańczową jeszcze, masz jeszcze dwie. Już nie biorę. Muszę sobie schować, ma tam jedno, sobie zjem. O, no z tego filmu o grzywce to mało się człowiek nie posika, tyle śmiechu i radości dajecie, a zwłaszcza w Sprawdź To. Powodzenia i super wyglądasz z tą grzywką, dzięki. A jeżeli ktoś nie widział odcinka, to dodaję, bo niezła beka jest.
Okej, dzień następny i lecimy z tym parasolem. Dzisiaj mega upało, no to od razu zobaczymy efekt, czy daje on coś i czy spełnia nasze oczekiwania. Tutaj mamy parasol i wybraliśmy taki dość sporych wymiarów. Wyglądał bardzo ładnie. Mam nadzieję, że to jest ten, który wybraliśmy w sklepie. I do tego mamy taką podstawę. Właściwie to ja nie wiem, ile ona waży, bo na stronie jest 40 kg, tutaj pisze 35,5, tutaj plus 25, no nie wiadomo, no wychodzi na to, że jakieś 60 kg. Jest bardzo ciężka, musieliśmy ją przewieźć na takim wózeczku widłowym, mogę tak powiedzieć. Trzeba oszczędzać kręgosłupy. Nie, Mikołaj? No tam już tak praży w tamtym miejscu. Tak, strasznie stanie, jest to ciepło. To już bardzo czuć. Idziemy parasol ogarniać? Dobra. Miki, co robisz? Mama ci robi cień. Będę twym parasolem. Będziesz pomagał tacie składać? Większa instrukcja, jak do tej pory widziałem. Nie, nie, z biledy była większa. Jeszcze otworzymy podstawę od razu, żeby ją wsadzić, no nie? Jak już złożymy parasol. Znaczy, ja bym zrobił tak, żebyśmy najpierw sobie złożyli parasol i ustawili go, gdzie to ma być, no nie? A później dali podstawę, no nie? No dobra, bo zobaczymy mniej więcej, bo ja myślę, że bardziej po tamtej stronie. Też no tak uważam, też tak ale myślałam. Ale tak, żeby sięgło tutaj cieniem, no nie? Ale tam potem robią drzewa cień też, wiesz? Do I really want in my life? Zobaczyć, gdzie to dać. Seems that for too many years. No i teraz jest czas. Bo słońce idzie tędy, no nie? Tamtędy. Będzie się... Tutaj na razie może nie ma pełno cienia, ale on będzie. Ale on jest na tyle duży w tamtą stronę, że nie wiem. Czy... Mi się wydaje, że i tak będziemy nim szurać. Znaczy nie... Ale po co? Nie codziennie? No nie, żeby dopasować po prostu. Bo on się jeszcze składa, no nie? Tutaj możesz go położyć pod właśnie kątem. Nie wiem jak. Tu jest taki nacisk. A jest nacisk. A to jakbyśmy może go włóżmy najpierw, co? I tak, to bo wtedy. Aha. O. A no i spoko. No. Ty, on jest ogromny, misiek. O Jezu, sorry, Alita, stanęłam na Alita. Wiesz co, on jest też strasznie wysoki. Tu. Więc on na taras też by był rewelacyjny. Co to, Miki? Ziuziu. No ziuziu jest ten kamień. Ta podkładka gdzie jest? Mikołaj, gdzie jest ta podkładka? Co ci mamusia dała? Tam jest za tobą. Miki, Miki, tutaj podasz tatusiowi? Tam jest. No to podaj tatusiowi. Tak jest. Dziękuję. Będziesz pomagał? Tu, to tu chyba mamy. Na górze, kochanie. To raczej z tamtej strony. No, no daj to... mi to tutaj włóż. O, super. Super. A ty mi tutaj wsadziłeś z powrotem. Tam to było, tam to musi być. Mikołaj już zmontował. Świetnie, Miki. Ale grzeje. Strasznie, no. A takie to jest. No i gites. Super. Dobrze, że wzięliśmy tą, a nie to kółko. Jejej. Mimi. Ściąć albo zostawić. No nie wiesz, do końca trzeba odkręcić tam dolną śrubkę chyba. To jest koniec? Zaznacz palcem, chwyć palcem. Bo właśnie taki mam zamiar. Znaczy masz? No. Znaczy całą ręką, żeby później móc to odłożyć dokąd to. Nie, tam Mikołaj zaś to wrzucił. A, Mikiś! Mimi! No Mimi tam wrzucił, a Mimi powinien to wrzucać? Kręcimy, Mikołaj. Jest? No, teraz jest w ogóle super zacieniona. Jak na razie zrobiło się tu mega przyjemnie. Tak, jest mi chłodno wręcz. Chłodno, dokładnie tak. To jest niesamowite. To można odciąć.
to nie jest oui. Potrzebne. Czas na sprzątanko.